chciałbym Wam pokazać w tym odcinku, jak tak naprawdę zachowuje się ładunek, 24-tonowy ładunek papieru podczas jazdy na krętych, wyboistych drogach. Także sam jestem ciekawy, więc zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że i Wam się spodoba. Jesteśmy już praktycznie na podkładzie statku DFDS i zmierzamy na pokład, a z racji tego, że nie jadłem praktycznie, bo nie miałem czasu, standardowo w tym zawodzie nie masz na nic czasu i nie od dziś wiadomo, że po prostu na statku serwują, no nie ukrywajmy się, śmieciowe jedzenie, więc zabieram ze sobą white food na pokład, żeby po prostu 2,5 godziny nie siedzieć głodny. Także opuszczamy naszego pięknego traka i zmierzamy na pokład odpoczywać sobie. Zobaczcie, tak wygląda dolny pokład promu. Puste naczepy są zabezpieczane poprzez pasy albo jakieś uciągi, łańcuchy z tyłu. Ciężarówki również, jak są ogólnie sztormy albo coś się dzieje na morzu, jakieś wiatry, większe fale, też są zabezpieczane, żeby po prostu nie doznały jakiegoś uszkodzenia. Także nic, zapraszam na górę. Muszę tylko się upewnić, czy zamknąłem, także let's go. W takich klimatach to można spożywać pełnowartościowy posiłek, a nie jakieś tam śmieciowe jedzenie z proszku na promie. Zawsze miałem z tym problem, że wjeżdżałem do portu głodny i jedyne co mi zostawało, to tak naprawdę zjedzenie to, co podają na pokładzie. A teraz nie mam tego problemu,
zabijam swój głód właśnie w oto ten sposób. I mogę sobie śmiało wyjść na zewnątrz. Upajać się pięknym widokiem kanału La Manche. Więc spoko. Coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Także Anglia nas przywitała pięknym porankiem. Emocje są normalnie dosyć spore. No i to jest Anglia. Piękny dojazd do firmy. No, pomyśleli. Jeden pomyślał. Czy drugi pomyśli, żeby się minąć? Rozwalają mnie tacy kierowcy, nie? Jedzie solówką, widzi, że mam problem, żeby się z nim minąć, nie zjedzie w lewo i później cofnie 5 metrów, nie? A on jedzie prosto, bo on tylko prosto potrafi jechać. Masakra. Gdzie jest ta firma? Powiedzcie mi. No już nie mam kurwa siły, nie? O, i następną osobówką. Jedź do końca. Ni chuja, nie zjadę, nie? Ni chuja. Nie będę po robie. No i teraz poczekamy sobie. Się nauczą może cofać osobówkami. Masakra, masakra. Sądziłem, że będą takie emocje z dzisiejszego poranka. Szału nie ma. Ale jak mi przyjdzie tutaj cofać stąd, to się załamie. Tak. Dobra, spoko, tutaj zawrócimy, jakby co. Nie ma sensu jechać dalej, bo tam, tutaj podejrzewam, będzie rozmowa. One skurwiają nieraz ludzie, jak nie myślą, nie? Nie złamie, panie kolego.
kurwa, szwagier, co ty tu chcesz? Oki bydlak. O, patrzcie, idzie drugi. Dobra, trzeba się to robić. Ale mocno to grzyba się. Lubię takie poranki. Patrzcie, sonar. Dobra, mi się wydaje. Rozładujmy ten towar, tak. Dobra. Ale sobie dzisiaj pięknie ufajdam samochód. Kurde, dalej, tak, ja tam muszę się wyciągnąć dosyć. Co tu się dzieje dzisiejszego dnia? Nie dość, że auto pobrudzone, kurde, zgrzany jestem z emocji. Ajajaj, później pojedziemy jeszcze w drugie miejsce, które też nie będzie fajne. A trzecia sprawa jest tego typu, że na sam koniec dnia będziemy ładować papier na dwie strony z 10 pasami. Dobrze? Fajny początek dnia. Podoba mi się taki rozwój zdarzeń. Dobra. Mućki. Czemu dzisiejszy dzień jest taki chujowy? Co? Tam Agol stoi, kurwa, nie pokażę. Dobra, o, usłyszał chyba, pokazał. Dobra, lecę się brać do pracy, bo drugi bok trzeba otworzyć. O, i to jest właśnie myślenie angielskie. Zaraz tu wjechać osobówką, mnie przepuścić, nie chuja, on do końca jedzie. Tylko pamiętaj jedno, że większy ma przewagę. Jaj, ile ja już dzisiaj gałęzi lusterkiem zdjąłem, to nie pytajcie. O, następny, zobaczymy następny, czy zjedzie na pobocze. Co się za... A, kurde, dobrze, brawo ty. Podziękuję grzecznie. Ojej, kurde, lusterko dzisiaj będzie obite. Wiecie, jaki plus takiej wąskiej drogi jest tak naprawdę? Że chociaż się nie pomylę, po której stronie ja, czy po lewej, czy po prawej, bo jest tak wąsko, że jadę sobie po środku. Ojej, znając życie, ktoś za zakrętem zaraz wyjedzie i będzie problem.
Kurde, oby nie. No, hamuj, wypad, bo tutaj idzie ciężki transport. Kurde, nie dość, że dzisiaj cały dafik będzie w błocie, ale to już mam nadzieję, że do jutra też zacznie padać w Anglii, to chociaż się przepłuczę. Ale nie do tego zmierzam, że kolejna dostawa również, stwierdzając po Google Maps, nie jest zbyt fajna. Ale żeby wyjechać tylko i wyłącznie do drogi głównej, tylko że to sporo kilometrów. Patrzcie, kurde. Jadę dzisiaj na czepa, kosi normalnie gałęzie. O, jest droga, kurde. Najgorzej się boi tych zakrętów, bo z tego zakrętu, kurde, wyjdzie jakaś osobówka i problem. Już jedną sytuację taką miałem i normalnie mnie szlak trafił, no bo po prostu, no osobówka stanęła i ona nie wie, co ma narobić. Ona magiczne awaryjne włączyła i ona, chuj, będzie stała. Nie, to ja mam cofać, żeby on przejechał, no nie? No jest taka droga, no to dostosowujmy się do, chociaż kurde, jakąś podstawową kulturę jazdy zachowajmy, że no jednak większy no ma więcej, większy problem, żeby tam cofnąć, zawrócić, cokolwiek, no nie? No, ale będzie dobrze. Nie ma zakazu, więc jadę, no nie. Już troszeczkę tego towaru mi ubyło na naczepie, więc lepiej się jedzie już. Już mamy tam chyba 10 ton tylko i wyłącznie. No kurde. Masakra, każda mijanka z samochodem osobowym jest wyzwaniem. No i teraz rodzi się dylemat. Czy jechać po tą tomie w prawo, czy jechać po Google 20 km prędzej w lewo. Ajajajaj, no sam nie wiem, kurczę. Jednak zaryzykuję i jadę w lewo. Do odważnych świat należy, żadnego zakazu nie ma. Najwyżej będę zawracał 20 km. Najgorsze jest to w takich sytuacjach, że po prostu no, nie wiesz, jak się zachować. Nie wiesz, którą drogą jechać, czy sugerować się Google Maps, gdzie praktycznie ona prowadzi auta osobowe, czyli tom, który prowadzi cię mapami dla samochodów ciężarowych, ale czasami gdzieś tam może popełnić błąd. No i wtedy się rodzi tak naprawdę no presja, no nie wiesz, co zrobić, jak się zachować, osobówki stoją ci na dupie, trąbią, denerwują się, no nic, no taka branża. Po prostu trzeba mieć stalowe nerwy. No i się przede wszystkim nie przejmować, nie? No bo taka osobówka trąbiąca za tobą i wywierająca presję na twojej osobie tak naprawdę nie przejedzie tej drogi i później nie będzie cofać, jak będzie jakikolwiek problem na drodze, więc ja obieram taką metodę, że mam tak naprawdę to gdzieś. Niech se trąbią, niech się denerwują, wyzywają. Nie rusza mnie to w żadnym wypadku. Ale dobrze, że zaczyna się jezdna troszeczkę szersza, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz się pojawią jakieś znaki do drogi główniejszej, więc oby ta cała sytuacja dzisiejszego dnia się zakończyła pomyślnie i szczęśliwie. Oj, czyli emocji ciąg dalszy, no nie? O, jogurta może pan da tego. I ktoś tu wspominał, że Germania jest taka kiepska do jazdy. W Anglii również. W mojej Midi nie ma miodu. W niektórych miejscach oczywiście. Ojeju, serio? Kurwa, jest coraz gorzej. Dobra, wypadł. Opa, nie pojedzie do końca, nie? O, to jest właśnie kultura. No dobrze, że ty tak odmaczyłeś. Bo już bym cię wyzywał. O, następny. Dobrze. Kultura musi być zachowana.
Oby tylko żadnej wysokościówki nie było przede mną, bo tą w ogóle tu wariuje, a tam go nie słucham, bo nie będę jechał tam dookoła świata. Patrzymy na znaki i dojedziemy chyba, nie? Google też nas tak prowadzi. Mówię, aby tylko po prostu nic nam nie wyrosło za wysokiego dla naszego pojazdu. A tak już po dzisiejszym dniu to wam powiem, że niczego bym się gorszego nie mógł spodziewać. Już jest coraz szerzej, więc luźno, luźno. Także drugie miejsce z problemami, ale znalezione. Cofamy tam pod halę i rozładowujemy towar. Ojejku, jejku, emocje, normalnie, piękne. Żebym sobie jeszcze, kurde, na sam koniec opony nie poprzebijało, to już w ogóle będzie super, no nie? Można zapisać do najbardziej chyba zjebanych tygodni. Blandeka porysowana. Tak, a to pierdolę chyba i niech on ściąga sobie tutaj, bo tu nie będę auta sobie niszczył. No tam mi się już ładnie łamie, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Przecież ja nie będę tutaj, kurwa, po piasku jakimś jeździł, co? Albo rozładowujesz pan tutaj, albo... Trudno, kurde. Możemy kiper włączyć. Także... Jak nie chcę towaru, to nie. Ja biorę i... otwieram pakę i tyle, to niech sobie powozi wózkiem. Ja nie będę tu, kurwa, męczył się i zdzierał opony na tych kamieniach jeszcze.
sobie opony poprzebijam czy coś. No właśnie tam jest w tym problem, że tutaj mi się łamiąc musiał koniem jechać po tej hałdzie piachu. Że pamiętajcie, w niektórych miejscach, w krytycznych miejscach, nie zawsze trzeba się zgadzać na wszystko. Ja po prostu nie będę tu ryzykował uszkodzeniem auta i lub rozbitej, przebitej opony. Bo pan z Anglii sobie życzył rozładunek pod tamtą hałą. To nie jest wielki problem, żeby przejechać z tymi palatami tam, więc albo rozładowujesz pan tutaj, albo kiper. I sam ja się rozładowuję to pod domem. Nie żebym narzekał, ale to jest wielokrotnie powtarzana się melodia. Ty męczysz się pół godziny, żeby wjechać, ryzykujesz uszkodzenie auta, a taki ktoś, który cię rozładowuje, ma ciężko, żeby podjechać 10 metrów. No, ja tu będę kurde męczył się, niszczył swoje opony na takich cegłach, nie daj Bóg przebił, bo to wiecie jak to w gruzie nieraz jeden jakieś gwoździe, metale, no różne sytuacje się zdarzają, a on będzie miał ciężko, żeby podjechać wózkiem 10 metrów. Ale to jest taka dosyć powtarzająca się sytuacja. On wózkiem kurde ma ciężko przejechać 10 metrów, ale nie, ty ciężarówką masz podjechać. Całe szczęście, że pan, który mnie rozładowuje, nie miał większego problemu, bo jakby miał, to podejrzewam, że szybko bym go wyjaśnił. Także w gruncie rzeczy o tyle dobrze, że szczęśliwie dostarczony został towar polski. Jeszcze tak a propos, to nie jest moja funkcja, że ja go rozładowuję, to jest moja dobra wola. Ja tu jestem kierowcą i ja mu przywiozłem towar. No właśnie, przywiozłem mu towar. A akcja rozładowcza należy do odbiorcy, a nie do kierowcy. Chyba że o czymś nie wiem i w zleceniu było napisane, że kierowca rozładowuje towar. No to są osobne pieniądze i spedycja je otrzymuje, o których ja nic nie wiem. Ale mam nadzieję, że to nie jest tak właśnie. I po prostu dostawca dał dupy. Także jednak się dało. Więc kolejny bezpiecznie dostarczony ładunek przeze mnie dojechał do szczęśliwego odbiorcy. Dobra. Z wyjazdem już nie będzie tak źle. Obkładamy rękawiczki, dokumenty. Skanujemy, wysyłamy, myjemy ręce i jemy obiad. Bo już wam powiem, jestem kurde głodny od 8. Nie, od 7. Ruszałem, nic nie jadłem, więc jemy obiad i wypad robimy. Tutaj chyba nie będę panu przeszkadzał. Więc super, udało się. No, trochę z przygodami, ale w gruncie rzeczy tak się rozglądam. No, nie jest nic uszkodzone. Więc wypad z tego grajdołku. Oj, wam powiem, że to był piękny dzień. No i jedziemy podejmować ładunek do Majnewek w nieopodal Lipska, czyli tam gdzieś pod granicę niemiecko-polską. Wiecie, miała być Bydgoszcz, są Niemcy, więc wiecie jak to w transporcie, jak w kalejdoskopie, z minuty na minutę się może wszystko zmienić. Ojej, jeszcze żebym wyjechał stąd i będzie super, no nie? To już będzie dzień emocji chyba skończony dzisiaj. No ale dobra, spoko, ale teraz jak ja się tam wyłamię, tam muszę jechać. No jedynym rozwiązaniem mi się wydaje, że jest wyjechanie do przodu, cofnięcie tam. No bo innej możliwości nie widzę, bo jak się wyciągnę tutaj, to tam rogiem naczepy zawadzę o słupach. Także no, musimy jakoś kombinować. Wielbiam zawsze
na prawe lusterko, co chodzi. Tak jak podejrzewałem, większość kierowców. Dobry jest. Fajnie. Kurwa, i siedzimy. I tutaj dwójeczka i jesteśmy na jednym. A i zawsze jak wyjeżdżam skądkolwiek, to muszę, kurde, ja muszę jechać po lewej czy to po prawej stronie, ale zawsze sobie po jakimś czasie przypominam, jak to siedzie centralnie na mnie, na czołówkę, że jesteśmy w Anglii. Nie, ogólnie, ja już po tylu latach się przyzwyczaiłem do tego, że szybko powracam do orientacji lewostronnej, tak samo jak zjeżdżam z promu, od razu automatycznie się przerzucam na róg prawostronny. Także mówię, kwestia tak naprawdę czasu i wszystko to wejdzie ci w krew. No i tego, żeby było mało, nie? Normalnie jest jakaś katastrofa. Ja znając życie, zaraz porysuję sobie o krawężnik opony. O, no już właśnie spadłem z krawężnika. Dobra, przejechał. Ty czekaj grzecznie. No, albo jedź. No, jedź. No, będzie mi wygodniej. No, to mi się podoba. Szybka reakcja. W gruncie kierowca myśli. Ale zobaczcie tutaj. O, zaraz. Będzie trzeba wyjść, pachołek przestawić. Albo go rozjechać. Skręć w lewo. Kurde, no patrzcie, no nie przejadę, no ja... O jasny gwint. Panowie, halo. Halo. Nie? A, odjedzie mi. To mi się podoba. Thank you, bro. Elegancko. Thank you so much. No i dojechaliśmy do miejsca załadunku. Zostało nam 2 godziny czasu pracy. Idziemy się zapytać, czy po prostu będą w stanie mnie załadować w 2 godziny, czy po prostu przekładamy załadunek na jutro, na godzinę tam, nie wiem, szóstą. Szóstą rano chyba tutaj zaczynałem pracę od 6, więc wydaje mi się, że nie będzie chyba problemu z tego tytułu, że po prostu jutro ogarniemy ten załadunek. Wiem, sobie spisałem na kartce numery auta, referencje. Przekonamy się za sekundę. Niby pan w biurze twierdził, że ogarną nas w 2 godziny, więc liczę na to, że pójdzie sprawnie. Więc czekam na telefon, przygotowuję się do załadunku. Już sobie odpinam, bo wiem, że 2 boczki będą grane. To, co lubimy najbardziej. I parę pasów. Ogólnie firma nie jest zła, więc wydaje mi się, że fajnie to pójdzie. Liczę na to. Ale że trzeba czasami poskakać z tymi pasami, to chyba normalna sprawa, nie? Gdyby ktoś tego nie lubił, to by wybrał albo inną branżę, albo poszedł na chłodnię, kontener czy izotermę jeździć, no nie? Także szanuję. 15 minut po zameldowaniu się w biurze trzymam telefon. Mam wstawić się na wagę i będziemy podejmować prawo do Niemiec. Super. Mam nadzieję, że po prostu 2 godziny
się wyrobia, a mamy co robić, kurde, jestem zmęczony, jest tak naprawdę trochę tych pasów do przerzucenia i w ogóle mam nadzieję, że pójdzie to w miarę fajnie, szybko przede wszystkim i wyjadę i będę sobie odpoczywał w końcu, jutro pierdziele staję bez budzika, bo i tak rozładunek mam na poniedziałek, więc luźno. Nie będę się już spieszył, bo ten tydzień po prostu mnie i tak wykończył. Dobra, safety shoes. I ogień. Także Bay 7. Jedziemy ładować pod siódemkę. Mam nadzieję, że po prostu pójdzie to w miarę szybko, bo bardzo mi zależy na czasie. Co tydzień. Oj, ten daf ostatnio to zaraz akurat nic się nie pali, ale ostatnio często wyskakuje usterka z wydechu. Podejrzewam, że przez ten intercooler, który nie jest nadal naprawiony. Ale zrobimy to już niebawem. Przy najbliższym zjeździe do Polski. Bay 7, tu musimy odjechać do, objechać dookoła. Ogólnie ten Kingsley nie jest złą firmą, tak jak idzie i nie ma dużo tych aut, to w miarę to fajnie idzie. Kurde, a właśnie, w międzyczasie jeszcze muszę sobie CMR-kę przygotować, żeby już po prostu nie tracić czasu na wypisywanie. Znaczy, przygotować. Wypiszę sobie później, bo i tak na firmie będę pauzował. Więc nie tak źle. Ale jestem zmęczona, a dzisiaj naprawdę jeszcze trochę pracy przede mną. Panowie, o Jan, ile aut tu stoi. Kurde, w 2 godziny się szef musisz wyrobić, bo do 19.40 czasu angielskiego. Siódemka będzie gdzieś z drugiej strony. Ojej, jaki biedni kierowcy tutaj się męczą. Na boki przygotowane, kurde. O, zaraz po załadunku ta oś się na pewno nie uniesie pierwsza. Będą tony, jak nic. Towar widzę, że już czeka na nas. Na taśmie. Tylko po prostu wystarczy załadować. Pan odjeżdża, ja się wpasowuję tutaj gdzieś i otwieram dwa boczki i będzie akcja loading. Także jesteśmy gotowi do załadunku. Uła, oponki dziś ucierpiały. Będzie chociaż zajęcie w weekend. Ojej, abym to po prostu załadował, wyjechał i w końcu mógł odsapnąć w tym tygodniu, bo naprawdę był. No ogień może tak nie, bo tak z tymi fraktami nie było tak źle, ale ta cała sytuacja z tym wyciekiem oleju, druga sprawa z opóźnieniami na drodze, te wypadki w Niemczech, przyprawy promowe, także no mam już serdecznie dość tego tygodnia. Dobra, także kolega tam kończy załadować i czas na mnie. Także zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że to fajnie pójdzie. Sami zobaczycie. Okay.
ładunek przebiegł pomyślnie. Jedziemy do biura, odbieramy CMR-ki, dokumenty celne i na parking w końcu. Także idziemy odebrać dokumenty. No i elegancko, 3 minuty i po zawodach. W biurze oczywiście. Załadunek nie trwał tak źle, 1,5 godzinki, więc... jeszcze do przeżycia. I wam powiem, że mam jeszcze tak naprawdę godzinę czasu pracy, więc na spokojnie się uda. Tak właśnie wygląda ładunek, pozabezpieczany, po załadowaniu gotowy do jazdy. Więc zobaczymy, jak on będzie tak naprawdę pracował na drogach. Dojeżdżamy do Antwerpii z portu. Jedno z takie dosyć duże miasto w Belgii, które jest słynne z tego, że o której godziny byś tu nie jechał, to stoisz w korku. A do tego, do czego zmierzam finalnie? Że jadę 3 godziny i dopiero tak naprawdę, nie, czarowanie, jakieś tam reklamy i te sprawy. Dopiero zaczynam być głodny, wiecie? Także minę ten korek w Antwerpii, zjadę na jakąś stację lub parking. No i zrobię sobie coś do jedzenia. Już nie tym razem white food, bo ile można żywić się płynem. Jeżeli mamy czas, tak jak teraz, już minę ten korek, minę to miasto. Będę już wiedział, że na spokojnie sobie dojadę do miejsca, gdzie sobie założyłem, że dzisiaj będę odpoczywał. I będę miał dosyć sporo jeszcze zasobu czasu, żeby tam dojechać. Więc sobie stanę i na spokojnie zrobię sobie drugi obiad. Zjem obiadokolację wręcz. Żeby po prostu prędzej sobie zjeść, już nie najadać się przed snem. Bo tam jeszcze będę miał 2 godzinki do lotu do Asten w Holandii, gdzie dzisiaj planuję zacumować. I już to będzie mój ostatni posiłek dzisiejszego dnia. Pokazuję moim biernym widzom moje najnowsze intro i są w szoku. Bardzo mnie to cieszy, że się podoba. Jesteśmy na odprawie celnej w Wielkiej Brytanii i naprawdę jestem w ciężkim szoku, że ktoś nawet z zagranicy
mimo tego, że nie rozumie, co ja mówię, mnie obserwuje i ogląda. Za co wielkie dziękuję. Także niezmiernie mi miło było poznać osobiście dwóch przesympatycznych kolegów z Wielkiej Brytanii, którzy bacznie mnie obserwują, zaobserwowali mnie, gdy kiedyś byłem już tutaj na tej odprawie celnej, zauważyli na drzwiach naczepy moje loga, więc bacznie obserwują, praktycznie mimo tego, że w większości słów nie rozumieją, no nie, to oglądają filmy, więc za co bardzo dziękuję, niezmiernie mi miło, naprawdę, naprawdę byłem w ciężkim szoku. Także dzisiaj mamy dzień spotkań, zjechaliśmy na Truck Stop 24 w miejscowości Ashford i spotkaliśmy na swojej drodze serdecznego kolegę. Także takie dni lubię, spotkania na trasie z serdecznym kolegą z byłej firmy, panem Jackiem. No nic, zjedliśmy śniadanie i zmierzamy. Ja jadę na prom, a Jacek jedzie na pociąg i do Włoch, a ja do Lipska, do Niemiec. Także tak to wygląda. Wyobraźcie sobie, że nie wypiłem nawet połowy tego szejka. A tak naprawdę już nie daję rady, bo jestem tak najedzony, że po prostu odłożę go sobie na później. Będziemy jeszcze 2,5 godziny płynąć, więc na spokojnie jeszcze zaraz się zrobi miejsce w moim malutkim brzuszku. Ale dobra, przyznam wam się, no byłem 1,5 godziny temu w KFC. No ale no cóż, życie. Myślałem, że będziemy dłużej stać w kolejce do promu. I tak naprawdę wiedziałem, że już po prostu zadowolę swój głód na promie przez kolejne 3 godziny, już właśnie w sposób dzięki White Foodowi tak naprawdę. Dobra, czas wracać na pokład, bo wieje niemiłosiernie. Także dojeżdżamy do odprawy celnej, następnie udajemy się na rozładunek 40 km dalej. Po rozładunku ruszamy na załadunek i lecimy w stronę kraju.